Stanisław Januszko, urodzony w 1940 roku, miejscowość na Kresach Wschodnich, Kamionka. Ojciec służył w wojsku w Toruniu, w kawalerii, a mama pracowała, mieli trochę ziemi, uprawiali tą ziemię. Jak przyszli, wkroczyli do nas Niemcy, no to ludzie strasznie się bali, że wywiozą, że rozstrzelają, że coś zrobią. I były takie przypadki drastyczne, że młodych ludzi patrol zatrzymał na ulicy, zaprowadzili za ogrodzenie kościoła murowane, takie około 2 metrów. I niektórzy z tych tam uczestników mówili, uciekajmy, bo nie wiemy, co nas może spotkać. A inni, a co nam zrobią, nic złego nie zrobiliśmy. I przyszedł patrol jakiś, rozstrzelał wszystkich. I tak się skończyło. Niemcy się wycofali, kilka dni nie było. I oni na tej drodze, szosie z Grodna w kierunku Szczuczyna pozostawiali uszkodzone czołgi. A lepki zbierali, u nas koło cmentarza było składowisko amunicji. Chodzili, rozkręcali te pociski, od czasu do czasu rozlegał się huk i ginęło kilka osób, niepotrzebnie zupełnie, a rodzice nie byli w stanie upilnować takich urwisów. No i tam poszedł jeden, aż tam dostał się te 4 kilometry, wsiadł w czołgu, zaczął manipulować wszystkim. I oddał wystrzał z tego czołgu. Niemcy okrążyli, wyciągnęli go z tego, gdzie mieszkasz. Powiedział, że w tej miejscowości, przywieźli go do nas. Kazali wykopać dół, pozwolili jeszcze księdza zawołać, poprosić, żeby jego odprawił na tamten świat i zastrzelili i pojechali. No i to nie, ja tego nie zapomnę nigdy. Jak wkroczyli do nas, wjechali na podwórko samochodem ciężarowym. U nas na podwórku od budynku sąsiada oddzielał plot. I później plotu nie było, a studnia była na granicy 2 działek. I taka z żurawiem wiejska studnia. I wodę się czerpało. To Niemcy zawołali ojca, żeby napił się tej wody ze studni, czy nie jest zatruta. I wtedy zaczęli się myć, zaczęli rozpakowywać swoje posiłki, zaczęli się kolację, czyli posiłek jedli. Nie było czym się zająć, od samochodu taką obręcz metalową miałem i powiesiłem tą obręcz i sobie stukałem, a oni sobie uroili, że to ja sygnały jakieś partyzantom nadaję. Przyszli do ojca i zabierz tego łobuza, bo jak nie, to my się zajmiemy nim, mówi. Jak przyszli Rosjanie, to wstawili do ogródka warzywnego swoją kuchnię polową, część wyrwali, do kotła wrzucili, część stratowali. No i jak wpadali do domu, to co masz do jedzenia pierwsze? Na rękach to mieli zegarek, przy zegarku wisiał. Jedzenie, chleb jak złapali, no bo co tam, czym ich można było częstować? Była bieda. Wyrywali chleb, a w menaszkach mieli, na pasku nosili menaszki, w menaszce kawałek ryby o takich rozmiarach, że tylko no, mieścił się w menaszce i zasypany był solą. Kawałek tej ryby bagnetem odkroił
i dał mnie tą rybę z solą, jak ja wziąłem do ust i się skrzywiłem, to oni się pokładali ze śmiechu, że ja taki, dla nich to był przysmak, posiłek dobry, a mnie to przerażało. Później zaczęły się ciężkie czasy, ta kolektywizacja przyszła. Jak się zaczęła w głębi Rosji, to te babuleńki takie z tobołkami na plecach, zmęczone takie, tak ubogo wyglądające, przychodziły, kochanieńki, daj coś zjeść, kochanieńka, pomóż czymś, kawałek chleba, kawałek czegoś. Częstowaliśmy, czym mogliśmy, dzieliliśmy się i rodzice im współczuli i my. No i mówią, a czemu wy nie pracujecie? A co ja zrobię, mówi. Męża zabrali, synów starszych zabrali na front. Nie wrócili, nawet nie wiemy, czy oni żyją, czy poginęli i gdzie poginęli. Nic kompletnie nie wiemy. I co ja sama zrobię, mówi. Wzięła kijek, torbę i aż spod Moskwy, spod centralnych tych guberni ruskich szli. To myśmy mieli przedsmak tego, co nas czeka. No i później przyszła kolektywizacja, przyszli znowu tacy ta NKWD-ści z pistoletami, położyli pistolety na stole, papier, ojcu, pisz, że prosisz o przyjęcie do kołchozu, że wszystko, co masz, przekazuję dobrowolnie i proszę mnie przyjąć w poczet kołchoźników. No i ojciec musiał napisać, co miał zrobić. Wszystko rozszabrowywali. Jak ojciec pracował cały rok, to przyniósł w woreczku na plecach trochę jakiegoś zboża. To czym myśmy mieli przeżyć, czym się rodzinę wykarmić było. I to wtedy rodzice, a mama jeszcze chorowała z ręką, były problemy. Po wojnie zaraz była repatriacja, to ojciec pomagał rodzinom. Dalszym rodzinom spokrewnionym, naszym krewnym. Wysłał jedną rodzinę tu do Polski, koło Mrągowa zamieszkali. Ta ciocia osierocona z dziećmi koło w Chonicach mieszkała. I my zostaliśmy, bo ta repatriacja się skończyła. Ojciec się bał, że przyjedzie w nieznane. Same problemy były, gdzie mieszkać, z czego się utrzymać, jak przeżyć, praca, znajomość języka i tak dalej, i wszystko wchodziło w grę. I bał się ryzykować z nami. Po 56 roku, po tej odwilży, Gomułka, jak doszedł do władzy, ogłosił też repatriację. No i wtedy naradziliśmy się, bo już moje rodzeństwo było dorosłe. Miałem siostrę i trzech braci. Już wszyscy byli dorośli, no i że można by wtedy zaryzykować jechać w nieznane. Pojechał do Szczucina, około 20 kilometrów powiat, zawieźć dokumenty. Zawiózł, nie, odmownie, nie pojedziesz, bo tego, bo a czy rodzina chce, a czy wynajdywali najrozmaitsze powody, a formalności jakieś, a jeszcze dokumenty przedwojenne, czy masz, ojciec gdzieś tam pochował w jakichś zakamarkach i te przedwojenne im zaniósł nawet, cyrki wyprawiali i przyjechał nasz dalszy kuzyn z Polski, na urlop i mówi, ludzie, czemu wy nie jedziecie? Ostatnia chwila. Mówi, repatriacja niebawem może się skończyć i wy będziecie tutaj dalej kisnąć. Czemu wy nie wyjeżdżacie stąd?
Ojciec mówi, ja kilkanaście razy już woziłem dokumenty i cały czas odmownie i odmownie. A to zdjęcie nie takie, to jeszcze coś tam, to czegoś podpisu brak. To ja pojadę do Polski, pójdę do ruskiej ambasady i tam mówię im, wsuwam, że nie chcą puścić. Przychodzi z powiatu wiadomość, proszę się zgłosić po odbiór dokumentów. Ojciec pomyślał, że to chcą te dokumenty, które on zawiózł, oddać, zwrócić. Pojechał ojciec i przyjeżdża taki rozradowany, mówi, wydali dokumenty na wyjazd do Polski. A co powiedzieli? No ty taki owaki, naskarżyłeś już, mówi. To jednak była interwencja przez ambasadę. Ale następny problem się pojawił, bo mój brat, on nie pojedzie z nami, że będzie się żenić. To myśmy takiego szoku dostali, jak on powiedział to. Tyle trudu było z tym wyrobieniem dokumentów. Za 13 razem tylko dopiero wydali dokumenty. No i on mówi, nie pojedzie. A myśmy wiedzieli, że jak znajdą powód, to nie puszczą nas wszystkich. Drugi brat był w tym czasie w wojsku aż w Uzbekistanie, w Samarkandzie. Dostał kartę poborową. Wsadzili do auta, zawieźli do pociągu i pojechał. Wsinął dal. Zgłaszał się tam do tego wojskowego naczelstwa, a oni mówili, rodzina nie jedzie, to i ty nie pojedziesz, samego nie puścimy. A on mówi, jak to nie jedzie? Rodzina pisze, czemu ja nie składam dokumentów, a wy nie chcecie przyjąć. Nie, to nieprawda, rodzina została, rozmyślili się, nigdzie nie jadą, nie wyrabiali dokumentów, a myśmy już mieli dokumenty wyrobione. Zgodzili się jednak, że wypuszczą. Przyjechał w takich szmatach wojskowych, wyświechtanych. Nawet nie dali ubrania porządnego czy munduru. No i spakowaliśmy się, walizkę wzięli. Nie było co zabierać, po pierwsze. Po drugie, już nie dbaliśmy o to, z czym, żeby nas w bieliźnie wypuścili, to byśmy pobiegli z radością. Przyjeżdżamy do granicy w Brześciu i z rosyjskiego pociągu przejście na drugi peron, odgrodzone perony siatką, furtka i stoi straż graniczna. I oni sprawdzają dokumenty i my i nasi sprawdzają i kierują do polskiego pociągu. No i szliśmy jak na nogach jak z łaty do tego posterunku. Przekroczyliśmy granicę. Przywieźli nas do Białej Podlaskiej i to był 57 rok. Ostatnie dni grudnia i nas zatrzymali na punkcie repatriacyjnym w Białej Podlaskiej. Zaraz lekarz, łaźnia, siostry się zajęły, kto miał jakieś ubranie zniszczone, to ubrania nawet dawali. Pomagały te siostry i w ogóle organizacja bez zarzutu, to wszystko było tak zorganizowane. No i jak Wigilię, opłatki, książeczki do nabożeństwa nam siostry rozdały, ale płacz był cały czas. Ludzie mnie jeszcze teraz, ja to przeżywam, bo ja to przyszedłem i wiem, co to znaczy. Każdego człowieka płakali ze wzruszenia, nie mogli się nacieszyć, że już są na polskiej ziemi.